Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. Piotr Skarga. Żywot świętego Polieukta męczennika. Wypisany od Symeona Metafrasta. Żył około roku pańskiego 254. Lipomanus, Tomus Quintus. Surius, Tomus Primus. Gregorius Turonensis, De Gloria Martyrum, Caput Centesimum Tertium. Za czasu Decjusza i Waleriana w ormiańskiej ziemi, w mieście Melitynie, byli dwa żołnierze zacni, którzy wielką przyjaźń z sobą wiedli. Tak, iż i między rodzonym bracią takiej miłości wspólnej rzadko było naleźć. Jednemu było imię Nearchus, a drugiemu Polieuktus. Nearchus był chrześcijaninem, a Polieuktus poganin, jeszcze Duchem Bożym nieoświecony. Wszakże obyczaje miał wszystkie i cnoty chrześcijaństwu przystojne, z których go Nearchus miłował. I starał się o jego pozyskanie, często przed nim Święte Pismo i Ewangelią czytał, o sprośności bałwochwalskiej i o jednym prawym Bogu rozmowę miewał. Lecz jeszcze był czas nie przyszedł jego zbawieniu od Boga naznaczony. Aż po rynku i wszystkich ulicach zabrzmi srogi wyrok Decjusza i Waleriana cesarzów na chrześcijany, aby się wszyscy Bogom i bałwanom onym pod utratą gardła i majątności pokłonili, a im ofiarę czynili. Dopiero Nearchus, jako wierny sługa Chrystusów, do śmierci się sam gotując, pocznie się z serca o swego towarzysza frasować. Rozumiejąc o nim, iż się onych wyroków i postrachów i ciężkości mąk i śmierci przelęknie i drogę sobie do nawrócenia ku wierze świętej zamknie, a zakon sobie chrześcijański obrzydziwszy, na wieczne potępienie pójdzie i jego onej tak miłej, a wdzięcznej przyjaźni odstąpi. Pokaże i na twarzy wielkie zafrasowanie, dla którego spytać go musiał Polieuktus, co ci się dzieje, towarzyszu miły, czemuś tak bardzo smutny? Rzecze z płaczem wielkim. Oto się frasuje, a bardzo, iż już przyjaźń nasza rozerwać się ma. Zlęknie się tego słowa Polieuktus i rzecze. Dlaczego? Com przewinił? Com ci uczynił? Nie daj Boże, abych ja kiedy twej miłej przyjaźni ostradać miał, dla której i krew rozlać jestem gotów. Nie czuję się, w czym bych cię obraził. A jeśli co jest, z serca tego żałować będę i nagrodzę, jak okażesz. On rzecze. Słyszałeś wyroki i rozkazanie cesarskie przeciw chrześcijanom? To nas rozdzielić ma. Tyś poganin, w Chrystusa nie wierzysz. Gdy mnie pojmają i na śmierć powiodą, ty mnie odstąpisz. Gdy to usłyszał Polieuktus, dorozumiał się, czego po nim chciał. I Duchem Bożym oświecony myślić pocznie o rzeczach boskich. I wspomnij na jedno widzenie przez sen, które miał przed kilkiem dni. I rzecze. Nie bój się, najmilszy przyjacielu. Widziałem ja Chrystusa, któremu ty służysz. A on mnie z tej sukni zwłóczy, a daje i kładzie na mnie jakąś drogą jasną, której śliczności i drogości wypowiedzieć nie mogę. A przy niej była jakaś złota zapona. I dał mi jakiegoś ze skrzydły konia. Takie było jego widzenie, którym się jego odmiana dziwna z świeckiego rycerstwa na inne, niebieskie i prędkie na onym koniu ze skrzydły do nieba przyjechanie znaczyło. I gdy to usłyszał Nearchus, prawie weń dusza wstąpiła i radością się serdeczną ochłodziwszy rzecze. Toś już poznał Chrystusa, prawdziwego Boga. Odpowie mu. A kiedym go ja nie znał?
bo gdyś ty o nim czytał albo mówił, serce się moje kochało w nim. I myśliłem, porzuciwszy te nasze bałwany, jego zawsze sługą zostać. I teraz, kiedy chcesz, jawnie się z naszą wiarą przed wszystkimi opowiedzmy, a wyznajmy Boga naszego. Rad to bardzo słyszał Nearchus, a bojąc się, aby mu nie było żal majętności, albo zdrowia dla wiary świętej odstąpić, pocznie o marności i wzgardzie tego świata mówić, a one dobra niewidome i chwałę niebieską sławić. I rzeczy. Ja zaprawdę w żadnej się tu rzeczy na świecie kochać nie mogę. Ani mnie sława, ani bogactwo, ani dostojność żadna nie uwodzi. Żywot tylo chrześcijański wieść, a w mym się Panie kochać, to moja pierwsza i ostatnia pociecha. O, kto by rozmyślił, co nam Pan Bóg po śmierci obiecał, prędko by wszystkim światem wzgardził. Rzecze Polieuktus. I mniemasz, abych ja o chwale onej niebieskiej nie wiedział? I owszem, ciebie do niej uprzedzić mam, ponieważem już królewską szatę wziął od Pana mego w objawieniu. Ale cię o jedną rzecz spytam. Mogę li ja bez sakramentów i tajemnic chrześcijańskich do Chrystusa przystąpić i żołnierzem Jego zostać? Rzeczony Archus. Nic w tym nie wątpi, wierny przyjacielu. Może Pan Bóg z kamieni naczynić sobie synów Abrahamowych. Bo on nikomu wrót miłosierdzia swego, który się nawraca do niego, nie zamyka. A tym, co pośledz, przychodzą do winnicy jego. Tak płaci, jako tym, co cały dzień robili. Tak łotrowi na krzyżu rajskie wrota otworzył i za małe wyznanie wielką mu dał zapłatę, na którą drudzy wiele potu swego nałożyli. Gdy to usłyszał, błogosławiony Polieuktus rzekł: bądź chwała Chrystusowi Bogu prawemu. Od tej godziny te marne świeckie rzeczy światu oddaję i oświadczę się przy Chrystusie, tak jako wola Jego będzie. Pójdę, przeczytam ten wyrok cesarski na chrześcijany i na mego Pana i Boga Jezusa Chrystusa. I szedł zaraz i przeczytawszy plunął nań i zdrapał go na kęsy. A obróciwszy się, ujrzał, a ono niosą bałwany i kłaniają się im głupcy. Śmiejąc się z nich przystąpi, w rzeczy się im kłaniać, a on je porwawszy o ziemię uderzył i w proch pokruszył i skołatał 12 bałwanów. Co gdy mężnie uczynił, przyszedł ojciec żony jego na imię Felix, którego był cesarz na męczeństwo chrześcijan postawił, i ujrzawszy zięcia swego sprawy, wielce się zafrasował, mówiąc: niestety, toć dzieci swych postradam. Żaden się Bóg i człowiek nad Polieuktem nie zmiłuje, ale zginąć musi. Rzecze mu Polieuktus: o co się frasujesz? Otom pokazał, żem ja mocniejszy niżli bogowie twoi. Jeśli ich masz więcej, przynieś je. Ujrzysz, co się im stanie, a jako słudzy Chrystusowi plfać na nie będą. Rzecze mu ojciec jego: odwlokęć śmierci, a pójdź pożegnaj żonę swoją. Rzecze święty: co mnie do żony i do dzieci? O żadną rzecz nie dbam docześną. Do niebieskich, a nieskazitelnych idę. Tam myśl moja, gdzie jest skarb mój. Chce li córka twoja w Chrystusa uwierzyć, a mnie naśladować, dobrze się jej stanie. A nie chce li, zła źle zginie. I płacząc, a narzekając on Felix, gdy widział stateczność jego, pojmać go i w usta bić kazał. O co on nie dbał. I widząc, iż mu żadna męka straszna nie była, którą by serce jego przełomić mógł, użył nad nim chytrej, a czartowskiej sztuki. Naprawił nań córkę swoją, żonę jego, która nad nim narzekając i płacząc, myśl jego zmiękczyć chciała, mówiąc: co ci się stało, na milszy mężu, i żeś 12 bogów moich zdruzgotał?
A on, łagodnie się k niej uśmiechając, odpowie. Ponieważem ja sam bogi twoje starł i skruszył, to już nie masz do kogo się uciekać, jużeś bez bogów została. Pójdźże do mego Boga, prawego Jezusa i pokłoń się Jemu, abyś nieodmienny żywot miała. Mnie nie płacz, bo na dobre miejsce wiecznej chwały idę. Ale się swego i ojca twego potępienia umiej ochronić. Gdy to mówił, wiele się ludzi słowy jego wzruszało. Zobacząc oni sędziowie, a widząc niezwyciężony umysł jego, potępili go i zdali na śmierć. Na którą z weselem wielkim szedł i dawał znać około idącym, iż gadał z młodzieńcem dziwnym, którego inni nie widzieli, któremu dobrą myśl czynił, a świeckich tych rzeczy zapomnieć kazał, a serce do przyszłej radości obracał. Tedy ochotnie, jako na jakie wesele idąc, ujrzał Nearcha, swego miłego przyjaciela i ojca w Bogu, i zawołał nań. Żegnam cię, wierny i miły towarzyszu. Pomnij na zmowę, którą ze mną masz. I ochotnie pod miecz szyję ściągnął i w swej się krwi ochrzcił. Na cześć Bogu w Trójcy Jedynemu. Amen. Obrok duchowny. Obacz, jaki jest pożytek wiernej, uprzejmej, a towarzyskiej miłości. Prze onę uprzejmość, którą ma kto ku miłemu bratu swemu, pomaga mu Pan Bóg, iż go z wielkich grzechów wyrwać swym wdzięcznym, a pogodnym upominaniem może. Wielką moc ma upominanie z miłości gorącej ku bliźniemu i ku jego zbawieniu pochodzące. Gdy miły towarzysz nasz baczy, iż nasze o nim staranie o dobro jego z chęci ku niemu pochodzi. A Bóg tam mieszka, gdzie miłość uprzejma, na cnocie i Bogu fundowana panuje. I szczęści dobre, a uprzejme ku towarzyszowi serce. Dobrze Augustyn Święty powiedział. Miłość tę moc ma, iż inne rodzi, buduje niedoskonałe, na mniejszego obrazić się boi. Z jednym się schyli, z drugim się podnosi. Jednemu się łagodną, drugiemu ostrą. Nikomu się nieprzyjazną nie stawi. A wszystkim się matką być pokazuje. Naucz, że się wiernym towarzyszem być, a obłudności się strzeż. A zawsze do dobrego, przyjaciela miłego pociągaj, zwłaszcza heretyka. A staraj się, abyś ty tak duży był, żeby nie on ciebie do swego błota wciągnął, ale raczej, żebyś go ty wyciągnął. Musi mieć dobre barki, kto z tonącym wypłynąć chce, aby z nim zaraz nie utonął. Przeto takie towarzystwo, w którym by ty tracić miał, a nadzieję do pozyskania towarzysza nie miał, radzę w czas pomiataj.